Cześć, siemanko, witajcie, tutaj Seweryn z kanału Rybnięci. Zapraszam Was na kolejny film. Spójrzcie, auto zapakowane na full. To może oznaczać tylko jedno: czterodniową zasiadkę. W końcu mam urlop, w końcu udało mi się wygospodarować trochę czasu. To pierwsza taka zasiadka w tym roku. 4 dni, jest środa, środek tygodnia. Zostaję tutaj do soboty, bo w niedzielę wyjeżdżam z żoną na urlop. Ale przed urlopem musiałem się zjawić na takiej dłuższej zasiadce. Na razie jestem sam, dopiero co przyjechałem. Dojedzie do mnie Mati, mój brat. Także no konkretnie, jeszcze o tym pewnie Wam opowiem. Na razie idę sprawdzić miejscówkę, ledwo co wyszedłem z auta. Jestem na starej żwirowni PZW Katowice. Później Wam powiem, jaka woda i tak dalej. Ale na razie idziemy sprawdzić miejscóweczkę, którą już wytypowaliśmy 2 tygodnie temu. Byliśmy tu na takim małym rekonesansie. No według mnie bomba. Idę sprawdzić, jak to wygląda i Wam oczywiście pokażę. Ja się rozwijam, bo szkoda czasu. Oczywiście, jeśli Wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. No i co, ja lecę z tematem. Do później. No i dobra, ja już jestem rozwinięty. Jeszcze czekam na Matiego. Także na razie rzucam sobie na metody. Wszystko rozłożone na mi... O, branie. O, coś się tutaj... Oj, oj, oj! Ale zarąbiście! No i dobra, ja Wam tutaj opowiadam, że już jestem rozłożony, że Matiego jeszcze nie ma. Dopiero co zarzuciłem jedna wędka na metodę i już miałem branie, naprawdę fajny lin, koło 30 cm wypiął mi się pod brzegiem. O, i już coś się dzieje na drugiej wędce. Póki nie przyjedzie Mateusz, tak jak mówię, dwie metody i już chyba wiem, jaką taktykę zastosuję. Jedna wędka na grubo, na jakąś konkretną rybę, naprawdę na jakiegoś konkretnego karpia, wywózka. A druga... spróbuję na lina. Już jeden się zaczepił, także znaczy, że tam się kręcą. Zobaczymy, co z tego będzie. Rzucam. Może zaraz zobaczycie jakąś rybkę. Trafił się drugi linek, może niewielki, ale nie wiem, czy pierwsza część filmu nie będzie linowe Eldorado, mam nadzieję. W nocy spróbuję złowić większego, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już na pewno wiem, że tu są, bo to nie jest przypadek, że w przeciągu na naprawdę pół godziny drugi lin wziął. O, zobaczcie, zaraz go wypuszczam. Piękna rybka. Będzie większy, to Wam go lepiej zaprezentuję. Nie chcę go męczyć. Wypuszczamy go i polujemy na następne. No i dobra, kolejny linek na metodę. Na razie nie są to wielkie sztuki, ale... ale wiem, na co biorą.
na jednej wędce, to już trzeci, dwa wyciągnąłem, jeden się wypiął. To dopiero pierwszy dzień, spróbuję dorwać te większe, na razie nie są to takie 25 cm, powiedzmy do 30. Ale piękna rybka, naprawdę. W tamtym sezonie, nie wiem, chyba złowiłem jednego lina, w tym jest dużo lepiej. Tym bardziej na tej wodzie. Ostatnio byliśmy tu na małym rekonesansie, na jedną szybką nockę, to też złowiłem dwa linki. Dlatego dzisiaj się przygotowałem. O, piękna rybka. Wypuszczamy. No i dobra, mamy kolejnego lina, można powiedzieć małe linowe Eldorado w pierwszy dzień, jeszcze na wodzie PZW. Powiem szczerze, nigdy nie złowiłem tylu linów naraz. Nie wiem czy to... Dzisiaj chyba złowiłem najwięcej linów w całym życiu w ogóle, jakby to zliczyć. Kolejny taki, ten chyba największy, taki koło 30 cm. Zobaczcie, tak wam go pokażę. O, piękne ryby, naprawdę. No ale ja poluję na większego, tego wypuszczamy do wody i walczymy dalej. Pierwszy dzień, no jestem mega zadowolony. Na razie oczywiście metodka, druga wędka zaraz będzie wywieziona. Cały czas na jedną wędkę łowię, także to już w ogóle. Dobra, wypuszczamy. Piękna ryba. Ładny. Ładna, duża, nie? No. Bo nie duża. No, je. No i dobra, taka wzdręga. Na metodkę coś się dzieje, także pierwszy wieczór całkiem udany. Zobaczymy, co wydarzy się dalej. No i dobra, pierwszy dzień się kończy. Jak mogliście zobaczyć, złowiłem sporo tych linów. Już teraz na grubo wywiezione, grillujemy sobie. Mamy nadzieję, że coś w nocy się wydarzy. Jeśli jakaś rybka siądzie, to oczywiście ją zobaczycie. No i co? I to tyle. My siedzimy, bawimy się. Do jutra. No i dobra, mamy drugi dzień. Obudził nas mega deszcz, ale i mega rola Mateusza. Zaraz zobaczymy. Papa. Co w zaczepie? O kurde. Kurde, piękna ryba była na kiju. Szkoda. No niestety, nie mamy pontonu. Wpłynęła w drzewo. A małe to na pewno nie było. Mógł być kaban tak zwany. No i tak, prawdziwa linowa zasiadka na kulkę 20. Taki lin, no już większy, taki z 30 cm. No, sporo linów jest na tej wodzie, to cieszy. A ten już jest naprawdę fajny. Czekaj, wezmę podbierak. Taki fajny linek na kulkę 20 wziął Mateuszowi. Jak na razie największy na tej zasiadce. No nic, wolałbym wam nagrać tego karpia, którego Mateusz holował. No ale trudno, macie lina. Wypuszczamy go.
15 kg woworek. 15,97. Ale ryba. Dobra, karp ponad 15 kg z wody PZW. Mój rekord z wody PZW. Boże, ale kloc! Oj, oj, oj. Już wam go chcę pokazać. Strasznie ciężka. Nie męczymy jej dłużej. Jest! Po to tu przyjechaliśmy. Takie te zdjęcia zrobię. Jaki kolos! Ej. Piękna ryba. Co, Mareczku, piękna rybka. No, nie ma, już idziesz do domu. No i dobra, dzisiejszy dzień powoli się kończy. Cały dzień pada, ale przynajmniej dwie konkretne akcje zobaczyliście. Naprawdę fajna ryba, 15 kg moja i wcześniejsze branie Mateusza. Co więcej, no dzisiaj już więcej nie będę nagrywał. Oczywiście jeśli będzie jakaś ryba, to ją zobaczycie, ale no pada, siedzimy w namiotach. Zobaczymy się jutro. Cześć, siemanko, mamy trzeci dzień. Jest rano, zaraz jakieś śniadańko, jakaś kawka. No tak, z wczorajszego dnia nie ma za dużo nagrań, no ale naprawdę, i to nie jest żart, 24 godziny padało non-stop. Mniej, bardziej, ale 24 godziny lało. No niestety, no jest to trudna woda, leży naprawdę sporo tutaj drzew, sporo korzeni. Mateusz miał piękną rolę, no ale niestety, no... Nie udało się wyjąć tej ryby. No stary domownik tej wody zrobił swoje, wygrał po prostu walkę kolejną, bo w nocy były dwa brania pięknych ryb i znowu dwie niewyciągnięte, ale my im pokażemy jeszcze. Tak, my jeszcze spróbujemy je tutaj dorwać. Ok, mamy branko, koło godziny 11. Teraz Mateusz stara się siłowo wyciągnąć tą rybę, bo wcześniej było ciężko, korzenie i tak dalej, już o tym wspominałem, zobaczymy. Jest hol, to cieszy. A! Pod tą płetwę. Także nawet taki mały karpik. A sprawia nie lada problemy. Tu z tego rejonu, z tych traw, z tych korzeni to wyciągnąć to jest nie lada gratka. Ale jest fajna ryba. Mała rybka, ale zrobiła nam bardzo dużo problemów. No to ale... co? Do wody. Buzi do wody. Ale fajnie poszedł, elegancja. Łapy, piony.
No i tak, mamy trzeci dzień zasiadki. Jest już popołudnie. Tak jak wspominałem, dzisiaj bacik na spokojnie, jedną wędkę wyciągnąłem. Bawię się tutaj, naprawdę świetna sprawa. Jeszcze powiem szczerze, w życiu tyle nie złowiłem linów, ile na tej zasiadce. I wczoraj na Federa, czy przedwczoraj to było, tak? Przedwczoraj już, szczęśliwy człowiek czasu nie liczy. Przedwczoraj brały na Federa. Mateusz złowił lina na kulkę 20. I dzisiaj na bata wyciągnęliśmy już z 5 czy 6 tych linów. Naprawdę coś pięknego. Można powiedzieć małe linowe Eldorado na wodzie PZW, czego się tutaj nie spodziewałem. No i jak mogliście zobaczyć, udało mi się złowić pięknego karpia. Mój największy karp oczywiście z wody PZW. Bo na komercji łowiłem już większe, ale jednak na wodzie PZW to jest całkiem coś innego. Złowić taką rybę 15-kilową, coś. No świetne uczucie naprawdę. Mateusz też miał trzy brania, trzy naprawdę potężne ryby na kiju. Niestety, tak jak wspominałem, jest tu dużo drzew nawet, powalonych korzeni i tak dalej. Nie jest to łatwe łowisko. No niestety jemu się wyjąć rybę nie udało, ale mamy jeszcze jedną noc, zobaczymy co się wydarzy. Aha, no zapomniałem, no wyjął jednego karpia, tego takiego 3 kilo, po którego wchodziłem do wody, bo też się zahaczył. No i co, ja myślę, że jak na wodę PZW to naprawdę fajny wynik. Udało się złowić potężnego karpia. I na Federa udało się połowić, i na bacika, biorą fajne liny, płocie, wzdręgi, także czterodniowy wypad z rybami na szczęście. Jeszcze mamy oczywiście jedną noc, zobaczymy czy coś uda się wyciągnąć, a jak się uda to oczywiście to zobaczycie. Taka płoteczka 20 ponad centymetrów do wody. Lin. Coś pięknego. Lin na bata. Powietrza, pierwszym zarzucie. Pierwszy zarzut. Minuta nie w wodzie. I mamy lina. Naprawdę duża rybka na bata się trafiła. Lin. Kolejny lin na bata. Ale fajny. A linowe Eldorado. Czy na bata, czy na Feder. Piękny lin na bata. Coś pięknego. No i dobra, kolejny dzionek się kończy. Już się ściemnia. Właśnie przewieźliśmy zestawy. Dzisiaj wszystkie wędki na grubo. Wiadomo, w nocy się śpi, także niech to jest wywiezione konkretnie. Zobaczymy, może uderzy jakiś znowu fajny karp albo jakaś inna ciekawa ryba. My jeszcze posiedzimy. No i co, czekamy na wyniki. Moja ostatnia nocka. Jeszcze jutro cały dzień, także zobaczymy, co się wydarzy. Jak widzicie, pogoda się zmieniła, no coś pięknego. Teraz można siedzieć, nie to co wczoraj. No i co, my czekamy na branie. Oczywiście, jeśli filmik Wam się podoba, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba, a my walczymy dalej. Ale grubasek piękny. O,
już idzie. Pięknie płynie. Kolejna ryba. Coś pięknego. Nie można pospać, kurwa. Nie można pospać. On jest taki mały. No i dobra. Troszkę mniejszy, ale też cieszy. Fajny karpik z PZW. Około 4-5 kg, zaraz go zważę. O. I zaraz ląduje do wody. Cztery i pół kilo. Niech sobie płynie. Kolejna rybka z PZW. To cieszy. Poszedł. No i dobra, czterodniowa zasiadka na wodzie PZW dobiega powoli końca. Jutro wyjeżdżam na urlop z żoną, także dzisiaj już się pakuję, jest popołudnie. Wiadomo, tyle sprzętu to trochę zejdzie z tym wszystkim. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. W końcu udało się naprawdę konkretnie połowić. Tym bardziej, że jest to, tak jak mówiłem, zbiornik PZW Katowice. Takie rybki, no to naprawdę jest według mnie sukces. Jeśli Wam się filmik spodoba, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. Zapraszam na kolejne produkcje i mam nadzieję, że też będą obfitowały w ryby. No i co? Do następnego. Siemano!